Udało się i nareszcie lecę. Na szczęście nie umrę na poprzedniej planecie, na której byłam, bo naprawdę warunki nie były korzystne. Co więcej, zaraz po starcie udało mi się odkryć jakiś sygnał, który wskazuje na możliwą formę życia. Jestem obecnie w moim statku i zmierzam w kierunku, z którego dobiega owy sygnał i mam zamiar już wkrótce rozpocząć procedurę lądowania. Jak widać, planeta jest dużo bardziej przyjazna od poprzedniej. Jest zielona i mam nadzieję, że będzie tu sporo ciekawych form życia. Udaję się w tym momencie w kierunku miejsca, skąd dobiega sygnał i mam nadzieję, że znajdę tam jakiś posterunek. Co więcej, zastanawiam się, jak ulepszyć swój statek, tak żeby jeszcze szybciej nim podróżować. Być może uda mi się znaleźć na posterunku, do którego się udaję, jakieś schematy, które mi ułatwią zrobienie jakiejś ekstra konstrukcji do statku. To, co zwróciło moją uwagę zarówno na tej planecie, jak i na poprzedniej, to fakt, że co jakiś czas pojawiają się latające drony, które są swego rodzaju strażnikami planet. To właśnie te latające drony dbają o to, żeby nie niszczyć za bardzo fauny i flory, która znajduje się na planetach. Po krótkim marszu udało się. Znalazłam posterunek. Zobaczymy, co znajduje się w środku tego posterunku. Jest to jakaś forma życia. Ciężko mi jest stwierdzić, czy jest to robot, czy może jakaś istota. Jednak otrzymałam od tej istoty, czy też od tej ex machiny, specjalną tabliczkę, na której znajduje się schemat hipernapędu. Dzięki niemu będę w stanie dużo szybciej podróżować po galaktyce. Oprócz tego znajduje się również tutaj terminal handlowy, dzięki któremu mogę zakupić niezbędne pierwiastki potrzebne do doładowania mojego statku. Dzisiaj jest bez wątpienia dobry dzień. Udało nam się odkryć nowe formy życia, zdobyć schemat hipernapędu i niezbędne pierwiastki do kontynuowania podróży. Pora odnaleźć stację kosmiczną, na której będę w stanie zbudować hipernapęd. Jeśli chcecie dołączyć również do moich podróży galaktycznych, to podaję specjalny kod, dzięki któremu będziecie mogli bardzo szybko przemieszczać się po galaktyce. Ten kod to EC75. Po wpisaniu jego będziecie mogli dołączyć do mojej przygody w No Man's Sky. Co ciekawe, czas w tej galaktyce płynie zupełnie inaczej niż na Ziemi. Coś takiego jak uniwersalny czas nie istnieje na Ziemi i w kosmosie, bo prawa fizyki w różnych układach poruszających się i nieporuszających się mogą funkcjonować inaczej, co oznacza nie mniej, nie więcej tyle, że jak ja wrócę z mojej międzygalaktycznej podróży, to wy będziecie dużo starsi niż ja. Fajnie, co? Mnie się bardzo podoba, dlatego że cały czas chcę być piękna i młoda. Na dzisiaj tyle mojej relacji i zapraszam na kolejny wideoblog z podróży Odkrywcy Galaktyk już każdego dnia o godzinie 18:00.